Dzień dobry, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Jacek Żalek, Polska razem zjednoczona prawica. Witam. Dzień dobry. Jak opisać to, co dzieje się między PISem a platformą? Taka wojna na minę w ostatnich dniach? Mam wrażenie, że platforma zaplątała się we własne nogi. Znaczy, tak bardzo chciała udowodnić, że jest liderem opozycji. Że była gotowa przyznać, że wszystko co robi koalicja rządowa jest w sumie dobre, bo chce to kontynuować i chce to realizować, tylko chciałaby, żeby to była realizacja e, za sterami rządu z, z Grzegorzem Schetyną, liderem opozycji. No dobrze, ale dlaczego prawo i sprawiedliwość nie chce debatować z Platformą Obywatelską? Czy Polacy nie zasłużyli na taką merytoryczną rozmowę? Ale nie, to jest zupełnie co innego. Debatowanie powinno odbywać się przy konkretnych projektach ustaw. Do tej pory była w zasadzie totalna wojna. Znaczy każdy postulat, łącznie z tym słynnym 500, spotykał się z totalną krytyką. A i absurdalność tej krytyki. Powodowała, że nie, skoro nie była prowadzona na argumenty, nie było możliwości roz, rozmowy. No to teraz jest konkretna Te, propozycja. Rozmawiajmy teraz... konkretnie na argumenty, merytorycznie. Bardzo a dobrze. PiS odpowiada: Nie, nie, nie będziemy z Wami nie, teraz nie, nie, rozmawiać. Nie, 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 nie. PiS postawił z tego co wiem warunki e, e, takie, żeby. Opozycja odpowiedziała na cztery pytania, które, które otworzą drogę do, do czy po pierwsze uporządkują tą rzeczywistość, którą mamy. Platforma przyzna, czy jest za tymi fundamentalnymi reformami, które przeprowadziło prawo i sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. A jeżeli jest, i nagle się okazało, że Platforma jest rzeczywiście za tymi reformami. I co wtedy robi Prawo i Sprawiedliwość? Prawo, Mówi, Sprawiedliwość? nie będziemy z wami rozmawiać, bo nie przed macie tym... programu. Nie. Przed, przed kilkoma nie, nie. godzinami ja Ryszard przed... Terlecki, Beata Mazurek wychodzą na konferencję prasową i mówią: Platforma Obywatelska nie ma programu. Jeśli chce debatować, to niech najpierw przedstawi program. Ale rozumiem, że to jest przygotowanie gruntu do dyskusji. To nie było powiedzenie nie, tylko powiedzenie tak, sprawdzam. Rozmawiamy Ale na argumenty. To było powiedzenie. To, to, to było powiedzenie, nie macie programu. Pan próbował się dowiedzieć, czy Platforma Obywatelska ma program? E, nie tylko próbowałem. I co panu z tego e, próbowania wyszło? E, tylko wiem, że Platforma Obywatelska ma prog program, którego nie realizuje. Ale ma program, czy go nie ma? Nie, no ma fikcyjny program. A jak program? ma go realizować, skoro nie rządzi? Ale to jest zupełnie co innego. Bo kiedy rządziła i miała program, nie realizowała go. Nawet się do niego nie odwoływała. Przeciwnie. Mam wrażenie, że chociażby deklaracja, ostatnia deklaracja Grzegorza Schetyny odnośnie przyjmowania uchodźców. Bądź ich nieprzyjmowania, nie jest podyktowana tym, co myśli myślą politycy platformi, Platformy łącznie z Grzegorzem Schetyną, tylko tym, jakie jest zapotrzebowanie polityczne. I to jest przerażające, że skoro w Berlinie e, kanclerz Merkel walczy o, o przetrwanie i decyduje się na zmianę swojej słynnej polityki przyjmowania uchodźców, uchodź, zmiany tej polityki przyjmowania uchodźców na ograniczanie po to, żeby odzyskać głosy konserwatywnych wyborców niemieckich, i nagle, skoro w Niemczech jest zmiana akcentów, w Polsce się one zmieniają. To jest Panie śmieszne. Ale czegoś że, tu nie rozumiem, że... proszę pozwolić. Pan y, y, mówi: jest... Platforma ma pro program, ale go nie realizuje, a szef klubu, y, który jest pana szefem także, mówi: Platforma Obywatelska nie ma programu, więc dlatego z nią nie będziemy rozmawiać. No to ktoś, któryś z was mówi y, nie, nieprawdę. To są dwie różne rzeczy. Czym innym są założenia programowe, którymi dysponuje Platforma Obywatelska, bo takie założenia programowe ma. Deklaracja programowa to 2016 deklar... rok. On była jeszcze wcześniejsza. Są Ale takie teraz aktualny założenia. dokument to jest ta deklaracja programowa. E, więc te założenia, jakie założenia mają. A, a kiedy teraz... Prawo i Sprawiedliwość, Panie Pośle, przyjęło swój program przed wyborami yy, w, yy, ostatnimi? Obóz Zjednoczonej Prawicy przygotowywał pakiet dokumentów. I ten do, pa, pakiet I... dokumentów został zaakceptowany, przyjęty kiedy? Przed wyborami? A, nie było takiej, takiej, takiego terminu, dlatego że. Nie, był, bo dokument nie. Myśląc Polska z konwencji ale programowej to jest, to są... jest przyjęty ale... latem 2015 roku. Tak, kilka to... miesięcy przed wyborami. Dobrze, dobrze, ale to jest zasadnicza różnica, kiedy mówimy, o te, wy, wytyczamy cele, które chcemy realizować i realizujemy, a wytyczamy cele, które mają tylko i wyłącznie ma mieć Polaków. To a propos to realizacji to celów, panie rzecz. pośle, co pan zrobi w głosowaniu nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum edukacyjnego? Ten wniosek jest w Sejmie, obywatele przynieśli, 910 tysięcy podpisów czeka. Nie jestem przekonany referendum jest rozwiązaniem każdego problemu, szczególnie kiedy ustawa została przyjęta. Ale może referendum, zagłosować no, przeciw? Nie. Referendum znaczy nie, ma Nie zagłosuje przeciw, nie, ale, czy ale nie? Coś to, innego mam na myśli. Nie możemy... Znaczy, rozmowa taka, że nie jestem w stanie sformułować myśli, niczego nie wnosi. Bo czym innym jest referendum, w którym pytamy Polaków o zdanie i chcemy się nim kierować, a czym innym jest referendum, które ma blokować przyjętą reformę. Bo e, Pytanie po fakcie nie ma sensu. Panie pośle, Reforma Polska razem przed wyborami, to proszę pozwolić, tym, teraz zapytam, Polska razem przed wyborami w swoim programie pisała tak. Domagamy się zwiększenia wpływu obywateli na życie publiczne. Zobowiązujemy się, że nie zagłosujemy przeciwko referendum na wniosek obywateli. Ale Co pan dwie... teraz z tym zrobi? Ale, ale przepraszam, jakich obywateli? 910 tysięcy podpisów. Akcja jakich zbie... obywateli? Akcja, akcja czysto polityczna, kiedy były Panie dwa, pośle, dwa obywatele. miliony te, te, Skąd te, pan wie kto sam... to podpisywał? Nie, 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 nie. Jest zasadnicza różnica. Panie redaktorze, referendum. Istotą referendum jest poznanie zdania Polaków, a nie wywracania przygotowanej reformy. Referendum ma sens, jeżeli pytamy przed reformą i pod kątem odpowiedzi Polaków wytyczamy kierunki tej reformy. Natomiast na kiedy szef. została przeprowadzona reforma, za którą zagłosowaliśmy, bo zapowiadaliśmy w programie wyborczym likwidację gimnazjów i to jest w tym programie. Na który pan się powołuje, i kiedy to przegłosowaliśmy, zostaje zgłoszony projekt polityczny przeprowadzenia referendum, żeby ją wywrócić. Nie ma sensu rządzenie państwem w ten sposób. Albo pytamy, traktujemy Polaków poważnie i ich pytamy o zdanie i stosujemy się do tego zdania, a nie szukamy pretekstu do tego, żeby podważyć reformę, którą przyjęliśmy. Zobowiązaliśmy się w Jarosław kampanii Gowin. wyborczej. To pan Gowin, panie powiedz. pośle, w 2013 roku w Sejmie a propos e, takiego wniosku o referendum pytał tak: za jaką kulturą się opowiadamy? Czy za kulturą obywatelską, czy też za kulturą antydemokratyczną, kulturą scentralizowaną? I pytał w kontekście reformy sześciolatków, która nie była akceptowana przez salago referendum szkolnego. Tam było więcej, tak, pytań, nie tylko sześciolatków. Tak, ta, ale przede wszystkim sześciolatków, gdzie zdecydowana większość opinii publicznej opowiadała się przeciw. I było to przed wprowadzeniem reformy, tak? Panie pośle. Ale, panie redaktorze, panie pośle, było to przed wprowadzeniem reformy, czy po, po wprowadzeniu W programie Polski Razem przed, nie ma mowy to miało o tym. to sens. Panie pośle, przed, W programie Polski Razem nie ma mowy, czy przed, czy po, jest hasło. Nie zagłosujemy przeciwko referendum na wniosek obywateli. Koniec kropka. Tu więcej nie ma. Ale, panie redaktorze, to byłoby. To byłoby szczytem nieodpowiedzialności. Albo w takim razie robimy, wprowadzamy system taki partycypacyjny, gdzie oddajemy głos obywatelom, chociażby tak jak jest w Szwajcarii, i ich pytamy, ale pytamy przed reformą, a nie po. Panie pośle, Jeżeli pytano pan... Szwajcarów o to, czy mają być podniesione, czy obniżone podatki, e, to pytano ich po wprowadzeniu reformy, czy przed wprowadzeniem odpowiedź, reformy. bardzo proszę, bo zaraz przenosimy się do internetu. Zagłosuje pan za tym, żeby Antoni Macierewicz nadal był ministrem obrony? Czy zagłosuje przeciwko wotum nieufności? Oczywiście, że tak, dlatego że do tej pory żadnych argumentów, które by przemawiały za odwołaniem pana ministra, opozycja nie przedstawiła. W to tym wniosku, a, a rozumiem, że do tego wniosku będziemy się odnosili. Na rmf24.pl i w serwisie interia.pl serdecznie zapraszam.